Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes & Fidget, tym razem przedstawienie postaci widzów i dzisiaj przedstawimy sobie pięciu widzów z S37 polskiego, ponieważ z tego serwera mi się bardzo dużo postaci nazbierało i 10 z jakichś tam innych losowych serwerów. Zanim zaczniemy, jeżeli ktoś chce zostać przedstawiony w którymś z kolejnych odcinków, to niech napisze w komentarzu nazwę swojego konta, dokładny serwer, jeżeli jest to międzynarodowy, no tam WUI numerek, jeżeli polski to EZI numerek, a jeżeli jakiegoś innego kraju, to niech napisze po prostu, co to jest za kraj, abym ja tego nie musiał szukać, tylko żebym wiedział. I druga sprawa to niech napisze, czy gra free to play, czy gra eco, czy gra tak jakby full na grzybkach, tak abym wiedział po prostu, z jakim graczem mam do czynienia, żebym mógł to jakoś w miarę skomentować, tą jego postać. No i natomiast informacja dla tych, którzy już pod którymś z odcinków poprzednich pisali swoje dane, nie musicie ich pisać jeszcze raz pod tym odcinkiem czy pod którymś z kolejnych, prędzej czy później wasza postać pojawi się w odcinku, po prostu ja tych postaci mam bardzo dużo, wszystko sobie tutaj dodaję do notatnika i po kolei oceniam, przedstawiam i tak dalej, więc na pewno w którymś z kolejnych odcinków się pojawicie. Okej, pierwsza postać, Mr. Labor, zwiadowca, napisał, że w połowie gra eko i że nie grał 2 miesiące, więc naprawdę niezły level, jak na to, że nie grał 2 miesiące. Tutaj mamy, że start 27 wrzesień, więc równo ze startem serwera. No i tak jak wspominałem, pierwsze 5 postaci będzie ze S37 polskiego, więc nie będę tutaj przy każdej mówił serwera. No i tak, no mówię, tutaj zwiadowca jak na w połowie eko i brak gry przez 2 miesiące, naprawdę spoko, level 281. Klaserek też jest jak najbardziej ok, 89%, myślę, że jest spoko jak na tym poziomie. No i tak, tutaj boki sobie możesz do 1000 dobić. Szczęście masz 2000, więc no o wiele za dużo już tego szczęścia zostaw i w ogóle nie ruszaj. Natomiast wytrzymałość 2400, zręczność 2600, no to tutaj sobie możesz odbić, żeby zręczności mieć 2700 i po prostu utrzymywać taki dystans 300 statystyk mniej więcej między tą główną a HP i myślę, że będzie jak najbardziej ok. Tutaj wszystkie trzy podki są, gryfek jest, tutaj widzę, że EQ masz chyba na awkę w tym momencie założone, no ale generalnie spoko postać jak na free to play, naprawdę bardzo dobra. Kolejna postać, wcale nie Seba 15, napisał, że gra free to play i że grę zaczął jakoś w październiku, gra tutaj magiem, z tego co widzę już na samym początku musisz klaser koniecznie podbić, na tym poziomie już można mieć o wiele wyższy. Oprócz tego tak, jak tu wyglądają twoje statystyki, siły masz 600, zręczności masz 600, no więc tym idziesz równo, więc ok. Z tym, że tak, na razie się z tym już wstrzymaj, z tymi bokami, inteligencję sobie podbijaj razem z HP, z tego co widzę masz na równi, więc musisz tą inteligencją odskoczyć. No i szczęścia masz tutaj niecałe 600, więc w zasadzie jego też na razie nie musisz ulepszać. Skup się na tych głównych statystykach, bo z nimi nie to, że masz dosyć niskie, tylko po prostu zbyt mała jest rozbieżność między nimi, a między tymi bokami i szczęściem. No ale generalnie masz dość niski poziom, więc to tam jakby w przyszłości się rozwinie i tak wyklaruje, tak żeby było ok. Więc no, to by było na tyle. Kolejna postać na S37, Kenajek, napisał, że troszkę grzybi i że wystartował 22 listopada 2019 roku. No i tak, mamy tutaj do czynienia z magiem, klaserek prawie 70%, no myślę, że może być tak około 75% jak na ten poziom. I jak tu wyglądają u ciebie statystyki? Boki masz około 600, tu masz 1200, 1300, no i szczęścia masz 1000, no szczęścia i boków już na razie nie dawaj. Inteligencję sobie możesz podbić, żeby była tak około 1500, no i już powoli zacznij ten dystans 300 statystyk między inteligencją a HP, zacznij sobie utrzymywać powoli. I tak, no gryfek jest, tak jak mówię, ten klaserek może być trochę wyższy, podki wszystkie są, także jak najbardziej ok. Nie ma się w zasadzie do czego przyczepić. Kolejna postać, Eliza, napisała, że gra eko i tak, gra zwiadowcą, dosyć wysoki poziom, bo już 330, klaserek 86%, no myślę, że już 90% mogłoby być, podki wszystkie są, gryf jest, nie ma tutaj nic o starcie, zgaduję, że wystartowała równo ze startem serwera.
No i tak, jak tutaj to wygląda, no te boki już możesz nie ładować w nie, szczęście także możesz już zostawić, tu masz 2800, tu masz 3200, więc tak naprawdę możesz tego HP do 2900 sobie podbić, potem i tak na zmianę, potem 100 zręczności, 100 HP i tak na zmianę, aż tego HP będziesz miała około 3300 w podstawie i następnie możesz już ładować tylko w zręczność i myślę, że będzie w porządku. Kolejna postać, Zwiador. Kolega napisał, że gra free to play, jest to zwiadowca, jak sama nazwa wskazuje. Jest to już ostatnia postać z S37.pl. No i tak, jak to wygląda? No tutaj podstawy widzę, że masz strasznie słabe tych boków. Musisz sobie podbić tak na tym poziomie, myślę, że do około 800. Klaserek 86%, więc jak na ten poziom jest jak najbardziej w porządku. Grasz free to play, więc raptorek, jedna tylko podka, no widocznie ci się nie trafiały. I tak, zręczności masz 2100, HP masz 1900, no to tej zręczności musisz odbić od HP koniecznie, tak jak standardowo na te około 300 statystyk. Szczęścia masz 1500, więc już dużo, szczęścia już możesz nie dawać. Czy masz tutaj coś w opisie? A masz, wystartowałeś 10 października, więc około 2 tygodnie po starcie serwera. Także myślę, że jak na free to play to jest całkiem ok, tylko mówię, no podbij sobie te boki, natomiast... tutaj odbij tą zręczność od tego HP i szczęścia już po prostu nie dawaj i będzie wszystko ok. Ok, przenosimy się na międzynarodowy 37, mamy kolegę Wunexa, który napisał, że gra Echo i zaczął równo ze startem serwera. No i tak, Berserk, tutaj 78% klasera, więc myślę, że jest ok jak na ten poziom. Wiadomo, trzeba go cały czas cisnąć. Potki wszystkie są, no tutaj na Tygrysie. W zasadzie to zamiast tych potek to możesz sobie tutaj gryfa kupić, chociaż nie wiem jak to z tymi potkami teraz jest, bo teraz są te daily bonusy i tak dalej, to nie chcę zbytnio oceniać, ale generalnie gryf jest, jak już wybierać, to gryf jest lepszy od szukania potek. No i tak, jak to tutaj wygląda u ciebie? Zręczności inteligencji masz po 1000, więc spoko, HP masz 1300, siły masz 1600, więc tak naprawdę bardzo dobrze, boków już możesz na razie nie ulepszać, szczęście możesz tak samo zostawić, no i tutaj ten rozstrzał między siłą a HP jest ok, więc po prostu dalej go sobie podtrzymuj, no i tak naprawdę spoko postać, jak na eko, fajnie sobie tutaj ciśniesz i jest jak najbardziej spoko. Jeszcze jedną sobie postać weźmiemy z międzynarodowego 37, a mianowicie jest to Gumzerker. Gumzerker napisał, że 100% grzybi, zresztą jak widać. No i tutaj bardzo ciekawie, bo Gumzerker zaczął dopiero około 2 tygodnie po starcie, z tego co tutaj napisał, a już ma 308 poziom, więc ja zaczynając od startu i też grzybiąc, mam 318, co prawda no ja jestem paladynem, on jest berkiem, no ale i tak tutaj strasznie fajnie to wszystko nadgania. No i co, no tutaj raczej nie będzie się do czego przyczepić, ale sobie zobaczmy, klaserek jest w porządku, wszystkie potki masz, wiadomo gryf, klaser w sumie to chyba nawet nie wiem, czy nie masz wyższego ode mnie, poczekaj, a nie, ja już mam 90, dobra, no ale ty masz jak na swój level jak najbardziej ok, tam ci te wieże i tak dalej jak popadają, to ci na pewno podbiją ten klaser. No i dobra, jak to tu wygląda? No boków już możesz wcale nie ulepszać, szczęścia tym bardziej już nie ulepszaj, bo masz go naprawdę dużo, jeżeli chodzi o tą podstawę. HP masz 2300, siły masz 2600, no więc ten rozstrzał między siłą a HP jest jak najbardziej ok. Z tym, że no tak jak mówię, trochę golda źle zainwestowanego, po prostu zmarnowanego w to szczęście, także już nie ulepszaj w ogóle boków ani szczęścia, tylko dawaj sobie tą siłę i HP na zmianę i myślę, że będzie jak najbardziej ok. Kolejna postać, tym razem 36 polski świat, Pawlo 1999, gra magiem, napisał, że gra free to play. No i tak, no klasera masz prawie 90%, w zasadzie to 90% przekręcone, ale myślę, że już możesz tak 91-92 wycisnąć. No i jak u ciebie tutaj ze statystykami? Nie masz kiedy wystartowałeś, no zgaduję, że od startu grasz. I tak, no tutaj boki masz 1000 i 1200, więc myślę, że może zostać, tą zręczność sobie możesz do 1200 podbić jakoś tam w przyszłości. Inteligencji masz 3100, HP masz 2900, więc tej inteligencji teraz możesz odjechać od tego HP troszkę. No i szczęścia masz niecałe 2000, więc tutaj zdecydowanie za dużo tego szczęścia.
za dużo tego golda sobie zainwestowałeś w to szczęście. No ale co, no tak jak mówię, no tej inteligencji sobie odjedzie od HP. Podki masz jakie masz, no ale wiadomo, na free to play to jest loteria, czasem się trafią, czasem nie. No ale tak to generalnie jak najbardziej spoko. Nie ma się tak naprawdę zbytnio do czego przyczepić. Kolejna postać, tym razem jest to serwer międzynarodowy 31. Hydra XF8 napisał, że gra Echo, bądź też napisała, raczej napisał. No i jest to zabójca, klaserek 72%, no myślę, że już ponad 80 możesz mieć na spokojnie. Nie ma tutaj kiedy zacząć grać. I tak, no jak te boki wyglądają, tutaj jest prawie 1000, generalnie tak średnia to powiedzmy 1000, tu masz niecałe 2000, tu masz HP 1500, no i szczęście 1300. No te boki możesz tak do około 1100 podbić, szczęście sobie już zostaw, nie ładuj w nie na pewno. No i tutaj to HP możesz trochę nadgonić, żeby mieć około 1700 i sobie utrzymać te 300 różnicy między zręcznością a HP i myślę, że będzie w porządku. Kolejna postać, serwer 7 polski, Karolek V. Koksy. No i co? Karolek napisał, że na grzybach gra jak ma, czyli nie wiem jak to interpretować, czy od czasu do czasu kupuje, czy co. Nieważne, w każdym razie no pierwsze co się rzuca w oczy to wilk, jak zwykle odradzam. Przynajmniej tego wierzchowca 30% polecam ci zakupić. Tutaj masz podki wszystkie, więc spoko, no ale ten wilk tak... Powiem szczerze, że ten wilk się ładnie prezentuje graficznie z tym twoim eku i tak dalej, no ale nie jest on zbyt dobry, więc musisz go po prostu sobie zmienić przynajmniej na wierzchowca 30%, a jeżeli masz grzybki to na 50. No i tak, 311 poziom, wojownik, klaserka masz 86%, 87% w zasadzie, więc myślę, że jest to spoko wynik. No i jak tu u ciebie te twoje statystyki? Tu masz niecałe 800, tu masz 900, więc boki sobie podbij do 1000 przynajmniej. Siły 2500, tutaj prawie też 2500, więc tą siłą musisz odskoczyć od HP na około 300 statystyk. Szczęścia już nie dawaj więcej, szczęścia masz jak najbardziej ok. No i tak, nie wiem czy masz tutaj kiedy zacząłeś. Napisałeś, że 300 poziom wbiłeś 24 stycznia 2020 roku, więc dosyć niedawno. Tak naprawdę, znaczy dosyć niedawno, no w sumie ponad miesiąc temu, ale widać, że grasz cały czas. No i tak, tak generalnie to postać spoko, sporo masz tutaj epików i tak dalej, więc jest okej. Kolejna postać, Drowek, serwer międzynarodowy 23, zabójca i napisał, że gra zaczął gdzieś około 6 miesięcy temu, czyli jak ja to nagrywam to może być to już... z 8 miesięcy temu, mniej więcej. Gra free to play i czy mógłbym powiedzieć, czy masz dobrze zrobione lochy jak na ten level. Lochy masz tutaj w opisie, z tym, że ja no nie wiem, nie mam takiego wyznacznika kiedy, jakie lochy powinno się mieć zrobione, więc to jest tak naprawdę loteria, no jak grasz free to play to na pewno wolniej będziesz te lochy robił, więc no ciężko mi określić, po prostu klikaj sobie takiego, który ma najsłabsze statystyki na dany moment i prędzej czy później go zrobisz. Jeżeli grasz free to play, no to po prostu klikaj co godzinę i myślę, że nie będzie problemu, więc przejdźmy sobie po prostu do postaci. Tak jak mówiłem, zabójca, klasera masz 63%, więc za mało, musisz mieć, no tak myślę, że na tym poziomie 75, nawet 80 już możesz wbić. Tygrysek, podki spoko. I teraz tak, jak tutaj masz boki? No boki masz malutkie, tak chociaż na 700 podbij myślę. Zręczności masz 1570 i HP masz praktycznie tyle samo, więc tej zręczności musisz na około 1900 odjechać. No i szczęścia masz 1000, szczęścia możesz tam dobić do 1200, już go zostawić, nie ruszać wcale. No i jeżeli mówię, jeżeli to wszystko zrobisz co ci powiedziałem, to postać będzie jak najbardziej okej. Kolejna postać, ActiveLele, topowy gracz tak naprawdę serwera międzynarodowego 30, już tutaj z tego co wiem od dłuższego czasu zajmuje pierwszą pozycję, no i napisał, że gra od początku serwera i że gra na grzybkach, więc no raczej tutaj nie będzie do czego się przyczepić, HP masz 3640, tutaj tych boków masz po 2100 około, szczęścia 1400, z tym, że no na tym levelu to już dużo z osiągnięć dochodzi tych podstaw, także no tutaj mówię, nie ma do czego się przyczepić, już tutaj sobie lecisz głównie w siłę, więc spoko, no klaser 99%, także też okej.
No i w zasadzie, no co, no tutaj to jest tak naprawdę top 1 postać serwera, więc może nie pod względem levela, bo wiadomo jak to jest z wojownikiem w lochach, ale mimo wszystko zajmujesz tutaj cały czas praktycznie pierwsze miejsce, więc no tym bardziej nie mam do czego się przyczepić. Kolejna postać, serwer trzeci polski, Kierol, napisał, że gra free to play. I tak, no jest to mag, 300 poziom, klaser 81%, no spoko klaser tak naprawdę, no już możesz ponad 85 mieć, ale mimo wszystko bardzo nie odstaje. Raptorek, no tutaj wszystkie podki masz, jak tu u Ciebie wyglądają statystyki, to po 1000, 2300 inteligencji, 2300 HP, więc za inteligencji musisz na 300 odjechać. Szczęścia 2000, więc no sporo tutaj golda zmarnowałeś, no ale to mówię, no już to szczęście nie dawaj. Tak naprawdę 2-3, tutaj w tą inteligencję głównie, żeby mieć 300 statystyk więcej od HP i sobie utrzymuj to, potem możesz ewentualnie w boki dać około 200 statystyk, czy tam nawet 150 i będzie spoko. Nie wiem czy masz, nie masz tutaj kiedy wystartowałeś, no serwer trzeci polski to jest tak naprawdę no już stary serwer, ale no mówię, zrób sobie tak jak Ci tutaj doradzam, podbij ten klaser na około 85%, tutaj to części już nie ładuj, te statystyki ogarnij i będzie w porządku. Kolejna postać i znowu trafiła nam się tutaj osoba, która jest tak naprawdę topowym graczem danego serwera. Jest to serwer 16 polski, gracz Berstuk, gra magiem. Napisał, że kiedyś grał pół eko, a teraz gra free to play, więc no jak na free to play utrzymuje się fajnie tutaj w topce. No i tak, no tak jak mówię, jest to mag. I jak tutaj te statystyki, inty masz 17,5 tysiąca, więc dużo, HP 3600, więc spoko, no i mówię, tutaj te boki, to szczęście to już się bierze z osiągnięć, więc nie ma co tutaj się przyczepiać. No i tak, więc no co, no HP zostawiłeś na odpowiednim poziomie, lecisz teraz wszystko w inteligencję, także tak jak się powinno robić. Na wysokim poziomie, no klaser 99%, wszystkie podki, tygrysek, nie wiem czy masz tutaj... nie masz kiedy zacząłeś, masz kiedy wbiłeś 10 tysięcy inteligencji chyba, jeżeli dobrze rozumiem, i było to ponad rok temu, więc no ładnie tutaj sobie ciśniesz, ale fajnie, fajnie, wysoko levelowe postacie zawsze mi się podobają, zawsze fajnie wyglądają, więc postać jak najbardziej okej. Kolejna postać, serwer 24 polski, Marcin 900, napisał, że gra free to play, no i mamy maga, 324 level, 80% klasera, myślę, że już powinieneś mieć 90, więc sobie go po prostu podbij. No i jak to tutaj wygląda, te boki są ok, inteligencja 3300, wytrzymałeś prawie 3000, więc dobij do tych 3000, szczęście no za dużo, ale to mówię, no już nie ładuj w to szczęście po prostu i będzie ok. No i co więcej, tak naprawdę mówię, no ten klaser na 90% podbij, statystyki w miarę ok, rozłożone, nie ma do czego się przyczepić, free to play, także sobie ciśnij i jak najbardziej ok. Xarvi gra na międzynarodowym pierwszym serwerze, napisał, że gra eko i szczerze mówiąc zainteresowałem się tą postacią, dlatego że międzynarodowy pierwszy, myślałem, że to też jakaś postać stopki, no ale nie, jest to po prostu jakiś zwykły gracz przed 300 levelem. No i tak, no tak jak mówię, napisał, że gra eko, gra tutaj sobie z zwiadowcą. I jak to wygląda? No klaserek 92%, więc jak na ten level to naprawdę duży, także tu szacunek. I tak, no tutaj tych boków masz 1200, zręczności masz 2200, tutaj masz 2050 HP, szczęścia masz bardzo mało, szczęścia sobie możesz w zasadzie podbić na to 1200 i zostawić, zręczności żeby mieć 300 od HP, tak jakby żeby odjechało, wiadomo, podki wszystkie masz, nie wiem czy masz tutaj kiedy zacząłeś, nie masz, ale generalnie bardzo fajna postać jak na eko, więc nie ma do czego się przyczepić. Ostatnia postać w tym odcinku to ten Zamian, napisał, że gra free to play, no i gra tutaj paladynem jak widzimy, no i tak, jak tutaj to wygląda, klaserek prawie 80%, więc jak na ten poziom jest w porządku i to nawet bardzo w porządku, raptorek, no tutaj podki, wiadomo jak to na free to play, no i może przejdziemy sobie teraz do statystyk, boki masz tutaj, możesz dobić w sumie do około 500, myślę, że będzie w porządku.
tutaj masz siłę i HP praktycznie takie same, więc jakby możesz sobie tą siłą już powoli odskakiwać od tego HP, żeby potem mieć te około 300 stat przewagi. Szczęścia masz 600, więc no okej. No mówię, to jest dosyć niski poziom, więc tutaj ciężko ocenić, jeżeli chodzi o statystyki, bo to wszystko się tak naprawdę dopiero rozbija. No ale ten klasterek jak najbardziej spoko, jak na ten poziom. No i tak, czy tutaj masz w opisie start, masz oktober 2019, okej. Masz tutaj eventy, o, masz nawet mój nick, także dzięki, pozdrawiam cię. I napisano oszczędne free to play, bo 200 grzyba jest posiadane. No to tak jak napisałeś free to play. Także no, mówię, na tym poziomie ciężko postać ocenić, wiesz jak oceniam inne postacie, jak się powinno rozwijać, więc po prostu dąż do tego, aby iść w tym kierunku. I to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że 15 postaci udało mi się uzbierać, bo nigdy nie wiem i zawsze tak liczę na oko. Dziękuję Wam za oglądanie, jeżeli Wam się podobało, to zostawcie kciuka w górę, zostawcie subskrypcję, komentarz i wbijajcie na Discorda dla widzów. To by było na tyle, trzymajcie się i cześć.